Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Botan, a to jest kolejny odcinek z Cywilizacji, oczywiście szóstej, naszą piękną, wspaniałą polską gramy. No i mamy dalej wojnę z Indiami i w ogóle powiem wam, że zajebiście się cieszę, ponieważ naprawdę jest duża aktywność w komentarzach pod ostatnimi odcinkami. Wiem, że tam dużo komentarzy było po prostu na przykład w stylu podania nazwy miasta, ale też bardzo dużo rad od was, co dla mnie jest naprawdę świetne, bo ja nie jestem aż tak dobrym graczem, więc właśnie rady mi się na przykład bardzo przydają. Na przykład taka rada, że prawdopodobnie albo i nawet na pewno nie mogłem... O, i chyba po mojej katapulcie... Nie, przeżyła! Przeżyła katapulta! Zajebiście! Prawdopodobnie albo i na pewno tutaj nie mogę zbudować fortu, dlatego że jest las. Przynajmniej tak mi napisaliście i to miałem tak chyba 10 albo 12 komentarzy, naprawdę bardzo dużo komentarzy w stylu właśnie Wotan, nie możesz tam budować fortu, bo masz las, setni las, będzie dobrze. No i mam nadzieję, że tak właśnie mieliście rację. My tutaj widzicie, nawalamy z katapulty pierwszy ostrzał w miasto Srinagar. Chyba za pierwszym razem mi się udało przeczytać chyba na dobrze, bo mam nadzieję przynajmniej, że dobrze, a jak nie, no to trochę lipa. Tak patrzę tutaj, że no, kurde, no troszeczkę słabo mamy, jeżeli chodzi o atak dalej. Te mury są naprawdę silne, no i te moje jednostki, jak widzicie, się przebić nie przebiją przez to, co tutaj się dzieje w tym mieście, by zdało nam się, nie wiem, jakieś, no nie wiem, może nie taran, ale no taka na przykład tutaj wieża oblężnicza, którą mamy na przykład tutaj, by bardzo, ale bardzo nam się przydała. No bo jednak to jest 51 obrony, to nie jest zbyt dobre. Tak w ogóle zobaczyłem też, że Sparta, Gorgo prowadzi sobie tutaj wojenkę z Pedro. No i to jest w sumie na spoko sprawa. W ogóle czekajcie, może nam się zgodzi. Dalej nie potrzebuję, ale może niedługo, może już niedługo będziemy mogli. Tutaj gdzieś pisaliście, że gdzieś tutaj widzieliście chyba jakiegoś proroka. Ale nie widzę, nie widzę, nie widzę. Czekajcie, bo to nie jest nasze, to nasze jest takie, dobra. No nie widzę niestety żadnego proroka jeszcze, ale znajdziemy go, nie martwcie się, w końcu go znajdziemy, więc na razie po prostu zwiedzamy sobie tutaj tereny naszego wroga, dobra. Co trzeba zrobić i tak dalej. Po pierwsze, no trzeba rozwalić to miasto, które, no kurde, jest ciężkie do rozwalenia, bez kitu, jest naprawdę ciężkie. Ja tu mógłbym atakować tymi jednostkami, ale te jednostki praktycznie zerowe tutaj obrażenia zadadzą naszemu wrogowi, a no niestety my za to stracimy naprawdę dużo HP, więc teraz nie jestem pewien, czy ja chcę go atakować. Znaczy, no na pewno chcę, ale czy w tym momencie? O tak. To ja chciałem to obudować. Panie, powiedz mi, chyba chciałem wyciąć las. Tak mi się wydaje, że przynajmniej ten las chciałem wyciąć, tak samo jak tutaj chciałem ten las wyciąć, albo zbudować sobie tartak. Nie, no bardziej chciałem usunąć las. A to dlatego, że chciałem tutaj sobie ten cud szybciej rozwinąć. Na przykład, o, dwie tury wcześniej będziemy mieli. A tutaj oczywiście robimy kamieniołomy, dzięki czemu będziemy mieć naprawdę dużą produkcję w Bydgoszczy. A to oczywiście jest na propsie zawsze dla nas. Dobra, tu w ogóle możemy kupić sobie, albo może nie kupować to, tylko kupić na przykład taran. Drożytna jednostka wsparcia. Gdy znajduje się w sąsiedztwie miasta, jednostki walczące w zwarciu dają pełne uszkodzenie murom miejskim. A Może taran to jest odpowiedź na nasze pytania, jak podnieść na to miasto. W sumie, kurde, no taran trochę tak... No to by było nawet lepsze. Tylko, że do tego nie mamy złota. No to poczekamy sobie w takim razie. Tu w takim razie zamiast iść i tutaj... bo chciałem sobie tutaj ryż ogarnąć, ale jeszcze nie mam złota i tak samo nie mam tutaj terenu, więc po prostu sobie usunę tutaj las, zawsze te żywności, widzę, dostarczy nam. Kolejny gość się tutaj urodził nas i oczywiście też widać, że tutaj właśnie, kupców musimy narobić. Kupców i to naprawdę bardzo dużo kupców musimy narobić. Da, łucznicy mogą zamienić się w kuszników, z tego co pamiętam, ale to jest 100 złota. Czy ja chcę? W sumie kusznicy by mogli coś tutaj zdziałać, no, no niezbyt dużo, ale zawsze trochę by tam zdziałali. Więc na razie jeszcze tego nie zrobię, ponieważ tak jak mówiłem, lepiej kupić kupców. Kupmy kupców, będziemy szybciej zarabiać. 145 złota, no nie mam złota, no to poczekamy sobie turę jedną. W tym czasie wy jesteście tutaj niedaleko, więc wy chodźcie tutaj, ściąć ten las. Chociaż chyba inżynierami też to mogę zrobić. No nie jestem pewien, dobra, wy chodźcie mi, no nie wiem gdzie, tutaj gdzieś. Chodźcie w tą stronę. Dobra, no i teraz pytanie, kurde, atakować czy nie? Bo no coś tam zadam obrażeń, ale to tak mało, że... Ale z drugiej strony, jak będę tak po prostu tutaj stał, to nas w końcu wystrzelają, jak kaczki. Więc to też tak trochę, no, no nie za bardzo mi się tutaj widzi.
Atakujmy raz tymi. O tak w sumie ile zabrałem tam? Minus 5 obrony i minus 5 zdrowia. Aha. To fajnie. A tu jakbym zaatakował, to bym praktycznie od razu jednostkę stracił. Ja bym chciał, żeby one się zamieniły, ale się chyba nie zamienią. Dobra, to fortyfikacja. Tutaj właśnie pisaliście mi, że była możliwość, żeby po prostu rozwalić ten obóz zwiadowcami bez po prostu straty, bez walki tak naprawdę. Ale niestety zjebałem i nie zauważyłem tego, no i się skończyło. I już tam są i już nie mogę tak zrobić, jakbym chciał. Dobra. Zatakujmy raz. Dobra, minus 4 obrony. Zatakujmy raz. Będziemy się przynajmniej mieli jak leczyć. Chyba się nas zaatakują tam, to trochę lipa. A czy tu my jeszcze na jednostka kusarnie nie jechała na południe? Nie, bo tutaj ich mam, dobra. A tutaj, no, kurde, to jest fajne opcja w ogóle, bo patrzcie, jak ja dużo już obrażeń zadaję tutaj temu miastu, samymi kusznikami, co nie? To jest minus 10 obrony, no to tak, no w sumie może nie jakoś wielce dużo, ale zawsze coś. Tutaj się ci niech leczą, albo na kusiku ich zamienię. Nie, niech się wyleczą, niech się wyleczą. W sumie jakby tak podjechać nimi. To bym coś tam zadał i tak dużo HP bym nie stracił. To w sumie może tu już zaczniemy oblężenie powoli robić tego miasta. Tylko to by się zdało tutaj więcej po jednostek mieć, na przykład tych włóczników jeszcze tam podesłać. Tutaj fort. Fort by tu zbudował. Potem możemy jakiś fort tutaj gdzieś zbudować. Żeby w razie czego, na przykład wiecie, tu jakoś dzielnica na przykład w tym miejscu, że jakby na przykład potem z Anglią będziemy walczyć, albo jakby ona nas atakowała, to jak będzie tędy szła, no to my by musiała być albo tędy, albo tędy, a my z tej dzielnicy będziemy po prostu napieprzać w tą i w tą stronę, po prostu będzie po prostu piękne. Dlatego też tak myślę, że zrobimy. Wy za to w sumie może by tutaj podejść? Można by. No ale dobra, na sygnaturach na razie. Zaraz się pomyśli. Twój skarbiec szybko się zapełnia, warto mieć wysokie dochody, prawda? Tak, aha, czyli co, czyżby ona się powoli zaczęła... Nie no, dalej mamy potępienie, okej, okay, straciłem jednostkę włóczników. W sumie jednostka włóczników nie jest aż taka zła. Raczej, znaczy, strata tej jednostki to nie jest aż takie jakieś wielkie zło. Odrzuć propozycję oczywiście, ja tam walczę, żeby mnie Gorgo bardziej lubiła, bo Gorgo to będzie nasza jedyna przyjaciółka, jaką tutaj będziemy mieli, w ogóle widzicie, przyjaciół. Okej, nasz ten gościu, apostoł, w końcu zaczął się napieprzać. I no, dostał w dupę troszeczkę, co wiecie, normalnie było, o Boże, nasz gościu dostaje w dupę, trochę lipa. Ale dla nas to jest dobre, ponieważ on ma perka, że jeżeli zginie podczas walki teologicznej, no to po prostu, no to wtedy dostaniemy relikwię. Tylko właśnie, bo teraz jak zaatakuje, no to ja dostanę po prostu tutaj w pizdę i to tak naprawdę bardzo mocno. Tylko czy ja dostanę relikwię podczas, jak się ja zaatakuję i przegram? Zobaczymy, nie wiem, nauczymy się czegoś nowego. Czy walczy im właśnie, dobrze? Czy dostanę relikwie za to? Jest! Święty Graal! Wow! Ej, tu tak naprawdę ładnie. Jest to w Krakowie, bo zobacz, wielkie dzieła. I ta relikwia... Dzięki niej dostajemy 4 złota, 2 kultury, 6 wiary i 8 turystyki. Przecież to jest zajebiste. Naprawdę, zajebiste to jest moim zdaniem. Dostępne miejsca 2, wielkie dzieła 2. No aha, dobra, czyli mam maksa tutaj tak naprawdę. No ale to jest, kurde, zajebiste. Jak dla mnie. Dobra. Tworzono relikwie, spoko. A Husaria może awansować. Spoko, to my sobie tutaj dajemy pro tego. Przeciwko jednostkom uszkodzonym. Ciekawe, czy jak jest miasto uszkodzone, to też się to liczy. Nie wiem. Ta jednostka na razie nie może jeszcze awansować. Atakować tutaj teraz nią nie będę. Lepiej się wyleczę. Za to tutaj katapulta, oczywiście. Katapulta, no katapulta musi przywalić. Bo ona dużo obrażeń murom zada. A my właśnie musimy te mury rozwalić jak najszybciej. No bo jak murów nie rozwalimy, no to niestety nic innego nie rozwalimy. Tak w ogóle widzicie, też jest 9 rano dzisiaj, znaczy teraz, w sumie jest 9 rano, bo nagrywam tak samo po pracy, po nocce, ale mam trochę więcej sił, a to dlatego, że jak tylko wróciłem, zrobiłem sobie taką jajecznicę dobrą, no i włączyłem nowy odcinek Wikingów i po prostu, no, zacząłem się jarać im jeszcze bardziej, znaczy bardzo się nie zacząłem im jarać, bo ja bardzo Wikingów lubię, po prostu jak zacząłem tylko, że Wikingowie są, to od razu mi tutaj siadło, o Boże, Wikingowie, Wikingowie, Wikingowie i się zacząłem cieszyć jak głupi. Dobra, tutaj zrobimy sobie farmę, bo w sumie farmę będziemy mieć tak samo tutaj na ryżu. To jakieś 3 farmy można zrobić takie fajne, myślę. To zróbmy farmę. Tutaj za to. Tą pszenicę, mam nadzieję, że my zdobędziemy ją. W sumie nie wiem, co bym tu mógł zrobić teraz, w tym momencie. Bo nie są zrobione tutaj. No, wyciąć lasu kawałek chyba. Tutaj tak samo, wytnijcie lasu kawałek.
Bo tutaj te farmy prawdopodobnie budował takie duże. A przynajmniej szybciej ten cud zbuduje. I będę miał większą pewność, że to jednak ja zbuduję ten cud, bo mam nadzieję, że właśnie tak się stanie. A nie, że nie wiem, wróg czy coś. Dobra. O kurde, patrzcie, tytoń. Naprawdę może być jakieś fajne miejsce na miasto. Myślę, że tam się niedługo wybierzemy naszym osadnikiem. Ale tak na powoli, powoli, żeby wiecie, czasem no nie spieprzyć sobie tam czegoś. A tu jest świątynia się buduje, dobra. Tutaj lecimy w to miejsce. Okej. Okay. Nie, tutaj ostrzeliwujemy dalej, aż w ogóle te mury padną, bo w sumie idzie nam dobrze, co nie? Nawet nie musimy tam wchodzić. No, pięknie. Dobra. Właśnie, to co najważniejsze. Kupiec. Kupmy za złoto, za złoto. Dokonanie zakupu za złoto. Kupca. Oczywiście. Masz tu z automatu? To odkrywaj mapę z automatu. Dobra, tutaj jak to wygląda sytuacja? Z tego walnąłem. Ci się wyleczą. Ten dostał poziom. Ci stoją, nic nie robią. To niech stoją, niech mają na tym. Dobra, tu myślę, że jest dobrze. Tylko tymi jeszcze możemy podejść tutaj gdzieś. No i powinno być ok. Dobra, natura w takim razie. I zobaczymy, co się stanie. Coś tu zrobili. Grecja w Rodos. W waszym imperium żyje tak mało ludzi, zrobienie czegokolwiek musi być... A, no spoko, nie, no, nie lubi tego, właśnie on... Ktoś tam mi pisał wcześniej, że on lubi jak jest dużo ludności w moich tych miastach, a że jak na razie tracę cały czas. Znaczy, może teraz tutaj akurat nie tutaj tracę, ale gdzie idzie tracę, bo... No po prostu nie mam tego. Nie mam... Znaczy mam dużo minusów z udogodnie i dlatego tracę. Dobra. Emisariusz. Tu mam paleta. Wpływy. 8 Grecja. No to mi się nie podoba troszeczkę. Grecja tutaj ma tak duże wpływy. Ponieważ tutaj jednak ta produkcja stolicy. Tutaj budowle w centrum miasta dzielnicy wojskowej można kupować za wiarę, też jest spoko. Chociaż w sumie chyba tutaj Patusa ma lepsze, tylko że chyba Grecja ma największe wpływy, a no i Indie troszeczkę. O kurde, tu byśmy saletrę mogli dostać dzięki nim. A jakie to jest zadanie? Inspiracja dla humanizmu. Aha, zdobyć wielkiego artystę. No to spoko, że to zrobię. No dobra. Okej, okay. Czyli znowu. Po pierwsze... Strzał z katapulty. Pięknie. Ile HP stracili? Minus 13 obrony, dobra. Potem strzał z łuków. Zawsze coś więcej obrażeń zadam. O, patrzcie, nagle bardzo dużo apostołów się pojawiło. Tutaj w sumie może zaatakujemy? Nie no, fortyfikacja. Na razie czekajcie. Czekajcie i tyle. Dobra. Tu mam w ogóle, patrzcie, ile budowniczych nagle mam dużo. To może jednak wyślemy gdzieś tam na północ? Jego, bo tutaj w sumie nam nie potrzeba aż tak dużo. Wyślijmy jednak na północ. A ty chodź tutaj. Zetniesz to za chwilę najwyżej. Tutaj ścinamy to i prawdopodobnie dostaniemy już cud. Je natura, dobra. Tutaj ścinamy drzewa. Zbrojnia wybudowana. Dzisiaj niestety nie mogą cofnąć, ale teraz jakbyśmy... A, tymi możemy przyjść i... O, dobrze, czyli dobrze mówiliście. No teraz zobaczymy. Budujemy fort. I... Nie zdobyłem... Tego. Czemu? Raz, dwa, trzy. Może cudów już się nie da zabrać komuś. No nic. Ale na przykład teraz ta jednostka może tutaj podejść na forcie i z fortu będzie nawalała w miasto. Kurde, tam niby spiesza tym forcie na dole, ale tak naprawdę ten, a czyli forcie, na tym mieście na dole, ale tak naprawdę to miasto szybciej padnie. Halo. Wieża obliżnicza. No, zadałem dużo obrażeń.
Dobra, chodźmy tutaj. Fortyfikacja na chwilowo. Dobra, inżynier, to on gdzieś idzie. Halo, inżynierze, chodź. Dobra. Hajsu nie mam następnego, niestety, kupca na razie jeszcze. Produkcja w Wrocławiu. Wrocław zbuduje co? Dzielnicę jakoś by się zdało, na przykład biznesową, albo portowa. Portowa chyba daje nam kolejny szlak handlowy, co nam da więcej złota. Więc w sumie to nie jest takie złe, ale przemysłowa też by była spoko, bo byśmy mieli w końcu troszeczkę więcej produkcji, chociaż... Zróbmy... Dobra. Plus 2 złota, ouu. Plus 2 złota. Portowa. Zróbmy portową na razie. Dobra, a tutaj co mamy za szlaki handlowe? Ateny, 6 golda, 9 do Leeds. To jest Anglia, tak? Anglia. Valletta, 9 złota. O, i to mi się podoba. Robimy ten szlak. Bezpieczny szlak bardzo. Bez problemów, a będziemy przynajmniej dzięki temu mieć dużo, dużo więcej złota. Dobra, czy możemy w ogóle atakować? Możemy w tej turze zaatakować. No i to zróbmy to. Ciekawe, jak na tą wieżę obleżniczą husarią wjechali. Ale dobra, jest, jest. Minus 37 zdrowia? Jest, jest. No to o to chodzi. Najważniejsze. Dobra. Czają ci. Czyli tyk, tyk, tyk. Tutaj wszystko chyba też dobrze. Wraca do zdrowienia. Wyczekajcie. Możemy atakować. Nie, fortyfikacja do zdrowienia. Ci rzucili kamieniem. Tak samo. Tutaj fortyfikacja. Kolejna tura. Okej. No, powiem wam, że powoli idzie naprawdę nieźle. Okej. Dostali, ale są na forcie, powinni przeżyć. No, niestety katapulta zdedziła, a to była nasz tutaj... Katapulta to był nasz tutaj główny... główny środek zadawania obrażeń murom. Więc teraz bez tego troszeczkę jest słabo, ale... O, to jest dobry, bardzo, bardzo, bardzo dobry... tutaj... dobra wiadomość, ponieważ jak widzicie, mamy już ten zameczek, co... pierwsze, daje nam dodatkową dotknę, więc dzięki temu możemy tutaj coś wrzucić. Na przykład możemy zrobić coś takiego, że... możemy coś z tych wrzucić. Lekkiej kawalerii z epoki średniowiecza, renesansu i przemysłowej. Fajne. Ale możemy też zrobić coś takiego. A tutaj wrzucić na przykład punkty wielkiego pisarza, admirała, generała, naukowca, albo na przykład coś z tych. Plus dwa obszary mieszkalne we wszystkich miastach mające przynajmniej 3 wyspecjalizowane dzielnice. To tylko Kraków by zyskał jak na razie. To do premii... Nie rozumiem, o co chodzi z tą premią. 100% do premii. Możecie mi opisać, o co chodzi, właśnie plus 100% do premii za sąsiedztwo dzielnicy świątynnej i tak dalej. Bo ja bym w sumie mógł wrzucić coś z tych, to mogłoby nam się przydać, ale no nie jestem pewien, co to daje tak do końca. To w sumie jak nie wiem, co to daje, to może tak. Zróbmy na razie to, a potem najwyżej zmienimy. Zawsze tam Kraków troszeczkę więcej dostanie nam tutaj dobroci. Okej, okay. Tak w ogóle możemy nową dzielnicę zbudować w Krakowie. I możemy latarnię zbudować. O, patrzcie na to. Ta latarnia co nam daje? Plus 1 do ruchu dla wszystkich... O kurde, to jest zajebiste. 1 do ruchu dla wszystkich jednostek morskich. To jest naprawdę mocne. Plus 3 złota. Ja to chcę bardzo, 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 ale to bardzo chcę. Tylko tyle, że też bym chciał bardzo szybko zrobić dzielnicę biznesową. Plus 5 złota tutaj by było. O kurde. Tak samo tutaj. No myślę, że tutaj jednak zbudujemy chyba to zaraz. Tam, no troszeczkę żarcia stracę, ale to farmy się najwyżej tutaj zbuduje. A 5 złota. Tylko właśnie, no w sumie, kurde. 3 tury na dzielnicę biznesową szybko zrobić. Miejsce na szlak handlowy dostaniemy. A potem tu latarnię, bo jednak... Plus jeden ruchu dla wszystkich jednostek morskich, to by było naprawdę zajebiste. Więc tak na szybkości. Tutaj dzielnica. Ta dzielnica. Za to wy, inżynier, niech leci tutaj. Wy za to chodźcie. Tam byście mogli zbudować w sumie tutaj produkcję większą. Zróbcie to najwyżej. Ile macie tych razy możecie użyć? A, już znikliście. Dobra. Ciszy 3 razy, no to w sumie raz tu farma, 2, 3 farmy takie zrobię tutaj, myślę. To będzie coś dobrego. No.
Bydgoszcz za to zrobi dzielnicę, czy Wielką Bibliotekę? Nie, Wielka Biblioteka jeszcze niepotrzebna. Pomniki, dzielnicę wojskową mi mówię, żebym tutaj robił, ale w sumie dzielnica wojskowa nie jest mi aż tak potrzebna. Albo robimy biznesową, rozrywkową, kulturową. Kulturowej żadnej nie mam, więc w sumie może jedna by się przydała jakaś taka. Że tutaj chyba nie, no tutaj bym to zrobił. Ale w sumie mogę tak samo zrobić coś takiego, że w tę turę poświęcę na 3 tury na zbudowanie kupca. To jest dobry pomysł, bo mamy jeszcze jeden szlak, będę mógł wtedy zrobić, więc może zróbmy sobie szlak z którego miasta? Może tak z Wrocławia zróbmy jakiś szlak handlowy, więc kupmy sobie tutaj, halo, kupmy sobie tutaj kupca. 150 złota, nie mam. To 3 złota mi brakuje, no to spoko, poczekamy sobie turę. No, a tutaj, czekajcie, ja się nimi nie ruszyłem, okej, to jest nowa tura przecież, są w końcu w sumie. Nawalajmy. Maduraj właśnie zostaje zniszczony prawdopodobnie, to znaczy może jeszcze nie. Mógł się za kuszników zamienić, mógłbym się wyleczyć. W sumie to może jest to dobry pomysł, bo tutaj jeszcze nie rozwalę ich. A jak się tymi, ja zrobię sobie awans. Generowanie strefy kontroli. Nie mam pojęcia, co to robi. Ale brzmi fajnie. Dlatego też to wziąłem sobie, bo o tak. Husaria niech atakuje. W sumie wyleczcie się tą turę jedną. Tutaj uśpienie. Jednostka bez rozkazów. Dobra, teraz tutaj jest sprawa troszeczkę trudniejsza, ponieważ niestety straciłem bardzo ważną, opcję, czyli po prostu machinę obleżniczą, jaką jedyną miałem. I teraz rozwalenie tego miasta będzie naprawdę cholernie trudne. Ale w sumie do zrobienia. Dobra, w sumie czy chcę tutaj usuwać te tereny lasu stąd? Mógłbym. Dobra, aha, tu mamy kupca, którego musimy wysłać tak, do Londynu za 12 zł. Może produkcję sobie gdzieś zwiększyć na przykład w Krakowie? Nie, no myślę, że złoto jak na razie. Waleta, 9 zł. I to jest taki bardzo bezpieczny szlak. I dwa produkcji, co w sumie jest spoko, mi to się podoba. Zróbmy ten szlak, dobra. Mam 5 szlaków. A, bo ja zbudowałem tutaj ten. Zrobiłem sobie, zciąłem las, to dostałem kupca od razu, przecież właśnie. To teraz zróbmy sobie na przykład... Biznesowa dzielnica, ile mi tutaj da złota? 2 tam na górze mi daje. A rozrywkowa? To mogło być dobre nawet. Albo kulturowa, bo takiej jeszcze nie mam. Tutaj wydajmy te 65 złota. I zróbmy taką kulturową. Myślę, że to może być fajne. Okej, to spoko barbarzyńcy tutaj widzę są. Aha, dobra, troszeczkę się wjebałem. Ale tu mogło być dobre miasto nawet, popatrzcie się. Jakoś byśmy to rozłożyli, żeby tak po prostu było zasięg na wszystko. Czyli po prostu zasięg tutaj na kraby. Czyli stąd by było raz, dwa, to może na to tutaj gdzieś. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, aha, tutaj tych byśmy nie złapali, to tutaj może. Tutaj to miejsce by było raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Okej, okay, i stąd byśmy mieli na górę. Raz, dwa, trzy, no nie mamy tych. By było raz, dwa, trzy bydło. Jeszcze by było pszenica, by była. Jeszcze ciekawe, co tutaj na dole jest. Chodźmy, podejdziemy, ale coś... O, jeszcze ryszysz tutaj, spoko. Ale coś czuję, że ich tracę. No ale tutaj było dobre miasto, więc myślę, że tam niedługo polecimy jednostką właśnie osadników. Tu się ruszyłem. Myślę, co tutaj robić. Ci mają full HP. To zaatakujcie. Czemu by nie? Zaatakujcie. Dobra. I mają prawie full HP. Niech się leczą. I gówno zabiorą tutaj HP, więc poczekajcie. Dobra. Mam gościa, w sumie mógłbym jakieś farmy zbudować, tylko jak podejdę tutaj, to powinien dostanę w ryj. Czy można coś na oazie budować? Zaraz zobaczymy, przekonam się. A, bo ty możesz trochę więcej fortów, a jeszcze jeden fort możesz zbudować. Ty. Ja buduję tutaj fort i kradnę to. I kradnę srebro. Znaczy, w sumie po co nam będę kradł, jak i tak podbiję prawdopodobnie deli za kilka tur. No, może kilkanaście. Będzie wszystko, o, ci widzę się wkurwili, atakują tych w moim forcie. A, też łuczników. No niestety. A.
Ile obrażeń straci... Nie, 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 nara, Gandhi, Gandhi. Słuchaj, wypowiedziałeś mi wojnę, ja ci mówiłem już, ja tutaj walczę do końca. O, co to jest? Daj mi marmur za kawę i... Aha. Tak w sumie wiesz, gościu, jakbyś mi dał tutaj jeszcze te przyprawy... Mam ci dać 37 zł na turę. Aha, no. Nie. Nie, nie. A, i teraz za sam marmur chcesz, żebym ci dał jeszcze więcej, tak? Że pojebało cię. Na razie, papa. Anglio. Ty, ja wiem, że my jesteśmy kumple, raczej może nie jesteś, jeszcze nie jesteśmy kumple, ale złóż propozycję. Ej, halo. A ty gówno masz tutaj do tradowania, więc tak w sumie to nara. Nieważne. Cesarstwo rzymskie. Co za to, to czekajcie, tak, tak. W sumie dam wam futra. Co wy na to? O! No i co się udało, tak w sumie jeden za jeden, no to tak nawet fajnie. Ty... Masz... Wow! Ty, ja chcę to. Za kawę. To nie to? To daj to. No, no, na pewno ci dam tyle złota za naturę, no. Chyba cię porumbało, dziewczynko. Ale mamy z Imperium Rzymskim, tak? Jakiś tam trajdzik. To bardzo fajnie. Poznań może coś zbudować. Co tu w ogóle w Poznaniu budowałem? Bo ja nie pamiętam. Ale mogę jakieś dzielnice. W ogóle tak w sumie tutaj chyba była ta. A, dzielnica przemysłowa była zbudowana. Portowej nie mogę niestety. Kampus bym mógł zbudować. W sumie kampus by nie był taki zły. 2, 3. O! I to jest fajne. Czyli też zróbmy to. Bo w sumie w technologii jestem do tyłu trochę, więc trzeba podgonić, trzeba podgonić. Czy tam kiedyś pisał w komentarzach, że właśnie woda jest w tyle z technologią, weź podgoń. To ja wychodzę tutaj naprzeciw tym prośbom i podgonię. Aha, to teraz tak w sumie jak tutaj... No ci już troszeczkę więcej zabiorą. Coś mi się wydaje, że te jednostki tutaj, które są, one nie starczą do podboju tego miasta. Powinienem prawdopodobnie zaraz tutaj w Bydgoszczy, czyli coś w jakimś innym mieście dorobić jednostek. To teraz wy się leczcie. Tutaj zróbmy w sumie farmę. Kurde, no nie wiem. Tutaj też mamy farmę, co nie? To tu będzie farma, jeszcze tu będzie farma i tu będzie farma. No dobra, to możemy te farmy robić. Proszę, to coś tam więcej. Dobra. O, ale tutaj przynajmniej. Tutaj możemy się wykazać. Możemy strzelić. Możemy kusznikami strzelić. Mury już są zniszczone, więc teraz jakbyśmy wchodzili tymi, to nie będziemy tracić chyba już tak dużo HP. Husarią też bardzo dużo obrażenia zadamy, więc to też zróbmy. Niech husaria atakuje. Dostępny awans, to lubię. Okej, tutaj fort zbudujemy. No i w sumie spoko, zdobyliśmy srebro sobie dla siebie. Wrocław się powiększył. Fajnie ten fort wygląda nawet. Taki malutki, ale fajny. Nic tu nie możemy zrobić, tak? A szkoda, bo miałem nadzieję, że coś na oazie się jednak da zrobić. Dobra, to w takim razie wycofajcie się tutaj i będziecie budować mi tutaj dalej, co trzeba. Dobra, w sumie to atakujcie, no, tak stracicie dużo HP, ale... O, tam. Damy radę. Dobra. To zrobione. Tutaj jednostka niech podejdzie. Farma. Teraz będę mieć bonusy, jak będą trzy farmy obok siebie. Tu podejdźmy... Halo. A, bo zbudowałem tutaj w tej turze, dobra. Tu niestety kilka jednostek stracę. Właśnie, ty wami chciałbym zaatakować, bo wy tu zadacie nawet dużo obrażenia. Ej, dawajcie, atakujemy. No, tak w sumie minus 22 zdrowia, to tak... Wcale nie jest aż tak mało. No tymi się nie ruszamy na razie tutaj. Dobra. W takim razie tura. Już powoli będziemy, myślę, kończyć nad tymi turami. Tylko teraz czekajcie. Czy ja mogę dostać... w sumie mi zależy na tym terenie. Ale w sumie to byśmy od Anglii już trochę terenu zabrali. Owce. A nie, nie zabierzemy, bo nie możemy powiększyć tak daleko miasta. Poczekajcie. Jest raz, dwa, trzy. Czy tylko tutaj możemy? Dalej już nie. To w sumie tutaj dzielnica wojskowa też nie byłaby taka zła. Chociaż... W tym miejscu prawdopodobnie lepsza? No nie wiem w sumie.
Na razie uśpimy go i poczekajmy. Zobaczymy, co się stanie. Dobra. To turę puszczamy, o której mówiłem. Oho, no to w sumie to, że sobie zbudowali tu jednostkę w końcu, to nam wróży troszeczkę źle, bo to są halabardziści, którzy oni są dobrzy na konnice. A ja tu mam konnice w większości. I tak w sumie to chyba za bardzo tego miasta nie podbije. To, czego proch dokonał dla wojny. Ha. Muszę tutaj mieć więcej jednostek. Awans. O, czy pewnie to miasto będą rozwijać teraz. Dobra, nawalamy. Czy husarę podbiję już do końca? Bo nie popatrzyłem sobie, chyba nie, chyba łucznicy dadzą radę. Minus 43 zdrowia i to jest to! Jak mury padają, to potem husarę po prostu niszczy wszystko. Halo? Dobij ich. Pięknie, pięknie! I miasto jest nasze. To teraz tak. Co to miasto ma w sobie? Pomnik, spichlerz, kaplice, sukiennice. Kampus ma, to jest spoko nawet. Okej, spoko. Czyli to miasto na pewno zostaje, tak? Zachowaj miasto, tak, tak, oczywiście. I napraw od początku spichlerz na początku, napraw oczywiście, a potem się zobaczy. Dobra, czyli tutaj w sumie podbiłem. Więc teraz albo zaczynamy szaleć sobie w Delhi. Albo przeniesiemy trochę wojska na południe. O kurde, straciłem suzerana w Valletta. Co ma go? O, jestem w stanie wojny z Hattusą. Grecja. 11! O kurde, a nam tutaj przewalili. No to nie fajnie, nie fajnie. Tak w ogóle to może zacznijmy kupać w końcu cokolwiek za wiarę. A, w sumie mógłbym też pomyśleć na przykład na zakupem wielkich ludzi. Na przykład taki wielki inżynier może być kupiony, ale to w sumie go prawdopodobnie zdobędę. Wielki generał możliwe, że też. Tutaj niestety admirała za drogo. Wielki kupiec Grecja go zdobywa. Proroków już nie ma. Naukowiec, pisarz. Nie. Po prostu będziemy kupować misjonarzy. Jeszcze mogę? Meczet! Jak tylko świątynię zbudujemy. To poczekamy tutaj z budową, znaczy z kupowaniem jednostek. Dobra, 33 minuty. Czekajcie, tu mamy jednostki bez rozkazów. Kurde, jesteśmy tak blisko, ale chyba się muszę wycofać stąd. Mam za mało jednostek. Tak, wycofajmy się. Budujmy więcej jednostek i wtedy najwyżej wrócimy. Tu się mogę wycofać. Tak, w Bydgoszczy kupimy jakieś jednostki. To nie konnice. Taran. No nie, no, zdałoby się tutaj albo husarii narobić, albo czegoś innego mocniejszego. Dobra, zobaczymy, jak to będzie, dobra. A, i no w sumie jak podbiliśmy Madurai, to możecie pisać pod tym odcinkiem w komentarzach po prostu nazwy dla tego miasta. Jakie tutaj dać. To oczywiście polskie jakieś fajne takie. Dobra, to tura. Zajmijmy oczywiście tutaj biznesową. Będziemy mogli zaczynać. Okej, włóczycie się dostaną w dupę prawdopodobnie mocno, ale chyba przeżyją. Oko, przeżyją. 20 zdrowia zyskali. O Boże, o Boże. Liczba żyjących w swoim imperium ludzi jest imponująca. Okej, zaczynają mi powoli lubić, albo po prostu ktoś tam, no nie wiem, rozmawiać ze mną powoli i tak dalej. Dla mnie dobrze. A Gorgo mnie jakoś bardzo lubi?
Bardziej, bardziej niż ostatnio. Odmienne ustroje. Jaki teraz masz ustrój? Demokrację mają. Grecja to demokracja. Pokażcie mi demokrację. A, bo już tutaj weszli na kolejny ten poziom. A to w sumie się mnie nie dziwię. A my ile do tego mamy? Humanizm, demokracja, teokracja, republika kupiecka. Serio, oni są już tutaj? Halo? Halo? No są. Kurde, patrzcie. No o co tu chodzi? Jestem do tyłu ze wszystkim. Prawdopodobnie to, że nie zbudowałem pomników. Trochę boli. A, tu sukienicę możemy zbudować. Właśnie, czekajcie. Produkcja. Międzynarodowe szlaki handlowe z tego miasta zyskują premię plus 2 do produkcji, a krajowe szlaki plus 4 do złota. To jest zajebiste przecież. Ale ja to chcę kupić. Inspirację dostałem, do czego spoko, eureka. Nie możesz tak po prostu aresztować członków gildii złodziei. Przecież zajęłoby nam to cały dzień. Dobra. Produkcja w takim razie. Latarnia, zróbmy ją, bo to jest taki cud, który mi się bardzo, bardzo przyda, więc dlatego chcę go zrobić. Tutaj naprawę pomniku. Tutaj w sumie nie wiem, co będziemy robić. Teokracja. Nie chcę teokracji. Ale jestem zacofany, tak? Dopiero teraz do mnie to doszło, do głowy, że ej, Wotan, jesteś zacofany, masz zacofany kraj. Dzielnica osiedlowa, to jest zajebiste, ja to chcę. Najszybciej. Następny awans. Dobra. Awans. O, to jest ten spoko. A właśnie, aha, tu umarło już. Znaczy, umarła jednostka już dawno temu. Patrzcie, jakie fajne. Kur, wodę pobierają. Ja tu w ogóle mam tych? Pojemność obszarowa 8 na 11. Dobra, spoko, nawet nie tak źle. Dobra, wy w ogóle tak, wyleczcie się. Wy leczyć się. Wyciągnąć całą resztę dalej do siebie. No i w sumie tutaj dużo do roboty nie mamy, musimy jakoś tutaj ogarnąć ogarnąć tego. Misjonarz, w sumie gdzie misjonarzem pójdziemy? No spróbujmy. Okej, produkcja, Bydgoszcz, produkcja. Amfiteatr. No i właśnie, miejsca na wielkie dzieła literatury, wielka biblioteka, nie, pomnik, je natura. Mi trzeba tutaj wojsko w Bydgoszczy, naprawdę dużo wojska. Wieżę obleżniczą? W sumie tam na północy się przydała nam bardzo. Albo kuszników po prostu porobić. Kupiec? O Boże, 8 szlaków handlowych mogę mieć. Zróbmy kupca, bo w sumie jak kupca zrobię, będę miał więcej hajsu, to szybciej dorobię się tego. Ja sobie po prostu kupię jednostki, tyle. Dobra. Wy lecie się. I tyle, dobra. To tyle na dzisiaj, więc jeszcze tylko szybko na komentarze, bo mi pokażę i lecę spać.
Za wszystko nie opowiedziałem, ale tutaj przeczytałem sobie większość, albo nawet wszystkie. Więc naprawdę widzicie, jest ich dużo, w ogóle tutaj 680 wyświetleń, 51 ma w górę. No kurde, nie tak źle w sumie, ale jakbyście mogli, dodać łapy w górę, tam zawsze coś tam pomoże mi. Oczywiście, ale najważniejsze dla mnie jest to, żebyście komentarze pisali, bo ja lubię tutaj interakcje z widzami. No właśnie, tutaj wotanci barbarzyńcy na tej wyspie wyszli z obozu. Jak dostaną, tak, tak, już kilka osób mi to pisało. Kurde, szkoda, że tego nie zrobiłem, ale dobra. Naprawdę widzicie, tutaj dużo tego wszystkiego jest. Apostoł grecki, no udało nam się tą relikwię zdobyć. To jest też na plus na pewno. No i tu bardzo dużo osób właśnie pisało, że nie mogę budować tego fortu, co nie? Wyciąć las, nie możesz fortu, bo rośnie las, nie możesz fortu, bo rośnie las. Kolejne miasto, Nowy Sącz. Fortu z powodu lasu. Obraź przywódców, których nie lubi Sparta. Powinien ci dać pozytywne relacje i flotę jakoś ogarni. W sumie, ciekawe, czekajcie. Gorgo, jakie mamy z tym relacje? Nie ma tutaj napisane, ile mamy ogólnie relacji, co nie? Gdzieś tutaj na wysokości S. Ona nie lubi na pewno Pedro, bo się z Pedro bije. Pedro, siema. Gdzie jest potępienie ciebie? Casus Belli. No nie no. Ktoś wie, jak się mówi komuś tutaj w tej grze, że jest, nie wiem, gruby czy coś, żeby potępić gościa? Dobra, nie wiem, jak się to robi, więc na się nie będę robił, no ale dobra. Tak wyglądają komentarze, więc co, ja lecę spać, bo trzeba się potem trzeba wstać i nie wiem, na siłownię czy coś takiego. Więc dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, pa, syja!